Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu poniedziałkowej sesji. Dzisiaj pierwsza sesja w tym tygodniu za nami. Zobaczymy oczywiście, co się wydarzyło na warszawskim parkiecie, czy banki po naszych przeglądach weekendowych, jak również gaming. Coś ciekawego w dniu dzisiejszym pokazały, czy też nie. Oczywiście już dzisiaj rano jeszcze na grupie i na Twitterze wrzucałem info, jak banki się prezentowały, a zaraz dokonamy podsumowania i zobaczymy, czy rzeczywiście coś ciekawego tam się wydarzyło i czy są nadal wygrzewane, czy może mamy jakąś zwałkę. Zaraz się dowiemy. Zerkniemy tradycyjnie, co się dzieje w tym momencie na rynku krypto i rynku światowym i garść informacji, która dla Ciebie została przeze mnie przygotowana i właśnie pamiętaj o formie podziękowania dla mnie za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wystarczy, że wrzucisz łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, którym tematyka się spodobała, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Dzisiaj sporo informacji, tak więc od razu nie przedłużając, lecimy z tematami. Jak będziesz miał jakieś ciekawe, istotne newsy, które mogą na rynek wpłynąć, to oczywiście wrzucaj je w komentarzu i przechodzimy od razu do konkretów. Zaczynamy jak zwykle od świata, potem przez tematykę polską i giełdową. I jak widzimy, szkodnik nieco oddłużył Amerykanów. Kwietniowe dane Rezerwy Federalnej ujawniły niemal rekordowy spadek długów konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Otwarte pozostaje pytanie, czy jest to początek nowego trendu, czy to tylko zdarzenie jednorazowe. W kwietniu wartość nominalna istniejącego kredytu konsumenckiego w Stanach Zjednoczonych zmalała o 68,8 miliarda dolarów, wynika z danych Rezerwy Federalnej. Był to drugi najsilniejszy spadek w historii tych danych oraz spora niespodzianka, ponieważ ekonomiści spodziewali się regresu przeszło trzykrotnie mniejszego. Rynkowy konsensus zakładał spadek zadłużenia konsumenckiego o 20 miliardów dolarów. No, widzisz? Pisze się historia cały czas na naszych oczach. Oczywiście szczegóły, jeżeli Cię interesują, bo ja tutaj zajawkowo Ci tylko podrzucam tematy, to zapraszam tradycyjnie na bankiera. Tam oczywiście się z tym możesz zapoznać. I lecimy dalej. Niemiecki minister obrony USA nie potwierdziły jeszcze planów w sprawie wycofania wojsk, a to już widzieliśmy te informacje. Są tłuczone od pewnego czasu, bo jak widzimy tutaj. W piątek dziennik Wall Street Journal poinformował, że prezydent USA Donald Trump polecił zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o 9,5 tysiąca do 25 tysięcy. Następnie Reuters podał, że część wycofanych z Niemiec żołnierzy zostanie skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych USA. Agencja przekazała też, że część amerykańskich wojskowych ma wrócić z Niemiec do USA. Biały Dom i Pentagon nie potwierdziły dotąd tych doniesień, ani im nie zaprzeczyły. Polski premier Mateusz Morawiecki wyraził w sobotę nadzieję, że część wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie przeniesionych do Polski. Oczywiście, że tak. Również przyklaskujemy. Niech ich będzie tutaj jak najwięcej. Zawsze wiadomo, lepszy straszak. Ryanair zwróci pieniądze za odwołane loty. Do wypłacenia zostało nam jeszcze 600-700 milionów euro i myślę, że uda nam się z tym uporać w ciągu najbliższych 10-12 tygodni, mówi szef Ryanaira. Irlandzkie linie lotnicze rozpoczęły zwracanie pieniędzy klientom za niezrealizowane połączenia. Zobaczymy, jak to wpłynie oczywiście na to, co się będzie działo z tą linią, jak i z pozostałymi. Już widzieliśmy, w jakichś mniejsze linie już się zawinęły. Wiem, że Warren również negatywnie tam wyprzedawał swoje akcje, a co ja mówiłem, już powtarzałem przez parę dni, zerknijmy sobie, nawet Ci to pokażę na kurs, nawet Ryanair. Zerknijmy sobie, co się wydarzyło. Przez trzy ostatnie tygodnie pompka. No teraz oczywiście mamy zniesienie tego, mamy ruch korekcyjny, ale popatrz, jak już są blisko. Zresztą jak sobie przepatrzysz wszystkie linie lotnicze, czy też branżę motoryzacyjną, bo mówiłem o tym w każdym podsumowaniu w ubiegłym tygodniu, mogłeś sobie wejść, zobaczyć i pewnie jeszcze nieźle na tym wyjść. Ale lecimy dalej, nie przedłużając, co się dzieje dalej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy Ryanair, ok, i tutaj mamy Won. Złoty ma potencjał do umocnienia. To jest ciekawa informacja już z Polski. Złoty ma potencjał do umocnienia z uwagi na odporność polskiej gospodarki na epidemię. Napisał w poniedziałkowym artykule dla Radia Maryi członek Rady Polityki Pieniężnej Oryk Won. To, co nas interesuje przede wszystkim, bo wiadomo, że jeżeli rozgrywamy banki, to interesuje nas, co tam z tymi stopami. Członek Rady Polityki Pieniężnej podtrzymał wyrażoną wcześniej opinię, że dokonane w tym roku trzy obniżki stóp procentowych powinny być wystarczające, a ostra forma stymulacji monetarnej w postaci zejścia z nominalnymi stopami procentowymi poniżej zera nie jest aktualnie potrzebna.
No, czyli może 16 z tego co kojarzę, chyba jest znów kolejne posiedzenie Rady. Może nic ciekawego nas nie czekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Warto gdzieś to śledzić. Ja oczywiście o tym terminie jeszcze będę przypominał na naszych podsumowaniach na końcu tygodnia i na początku, żebyśmy no, byli przygotowani, bo jak się zadzieje coś nieciekawego, no to być może jakaś ciekawa korekta dla spóźnialskich. Zapowiada się najgorszy od lat rok dla banków. No, pamiętasz nasze podsumowania? Nie ma tygodnia, żebyśmy nie czytali jakiegoś newsa odnośnie banków i lecimy. Wskutek pandemii ten rok będzie dla banków najgorszym od wielu lat. Same obniżki stóp procentowych obniżą wyniki sektora o ponad 4 miliardy złotych. W wyniku kryzysu poziom koncentracji w sektorze wzrośnie, konsolidacja w ciągu 2-3 lat przyspieszy i będzie dotyczyła zarówno małych banków, jak i tych największych. Niewykluczone, że będą to też procesy wymuszone. No, bardzo ciekawa sytuacja. Wiemy, że no, kto może na tym najwięcej skorzystać? Państwowe molochy, jeżeli będą przejmować, jeżeli rynek będzie się nadal konsolidował. Myślę, że sytuacja może być bardzo ciekawa i myślę, że na pewno banki sobie znajdą sposób na to, żeby zrekompensować. Zresztą nic nie dzieje się bez przyczyny i na pewno tutaj będziemy obserwować, co na tym rynku się będzie działo. Popatrz, nawet tutaj jest najniższe stopy procentowe, zabiorą ponad 20% zysku. No a co na to banki? To zaraz się przekonamy oczywiście, co banki na to, czy rosną, czy spadają, jak rynek oczywiście na to reaguje. News to jedno, a giełda to drugie. Zresztą to, co się dzieje obecnie na rynkach, no jedno przeczy drugiemu. Bardzo ciekawe sytuacje się dzieją. Emilewicz, nie ma planów powrotu do mrożenia gospodarki. Nie ma planów powrotu do ograniczeń mrożenia gospodarki, poinformowała w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała przy tym o stosowanie się do ograniczeń. Co jest najbardziej ciekawe, gdzieś tutaj widziałem. Dzisiaj nie ma planów robienia kroków wstecz, mrożenia jakiegokolwiek powrotu do ograniczeń, które mieliśmy. Co nie zmienia, aha, tu jest ten apel, ale generalnie chodzi o to, że wzrost ilości zachorowań u nas jest teraz jakiś rekordowy, w ogóle na tle europejskim. No to tak pytanie, no to po co było to wszystko? Po co to wszystko? Dużo ludzi potraciło biznesy. Naprawdę, można było to przemyśleć. Lecimy dalej. Nowy bon turystyczny bez kryterium dochodowego. I tutaj mamy oczywiście propozycję prezydenta. Mam nadzieję, że bon turystyczny będzie już w te wakacje, będzie go można wykorzystać do końca 2021 roku, poinformował w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Ustce. Uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego zapowiedział w sobotę ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. I co na to pani Emilewicz? Nowy 500 plus na turystykę to koszt ponad 3 miliardy złotych. Prezydencka propozycja bonu wakacyjnego w wysokości 500 zł na każde dziecko to koszt ponad 3 miliardy, poinformowała w poniedziałek wicepremier. I co tutaj jeszcze widzimy? Szefowa resortu rozwoju odniosła się także do pytania o to, jak to się stało, że bon wakacyjny na 1000 zł zamienił się na propozycję 500 zł na każde dziecko na wakacje. No, jeżeli Cię interesuje ta odpowiedź i dalsza część, to oczywiście odsyłam na bankiera, aby nie przedłużać. I lecimy dalej. Nowe struktury na GPW z ropą w tle. To jest istotna już informacja, już wchodzimy w giełdę. Do obrotu na GPW zostały wprowadzone nowe produkty strukturyzowane, certyfikaty partycypacyjne typu long, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank. Instrumentem bazowym certyfikatów są kontrakty terminowe na ropę naftową Brent Crude Oil. Jeżeli ta tematyka i rozgrywasz coś takiego, to oczywiście masz tutaj newsa od razu z pierwszej ręki w dniu dzisiejszym. Następna informacja giełdowa, no to już mamy kalendarium na przyszły rok. 10 dni bez sesji na giełdzie w 2021 roku. Ja zresztą robię takie materiały. No teraz już skoro o tym mówię, to może nie będę poświęcał na to osobnego filmu, ale w tamtym roku pamiętam, również o tym mówiłem, kiedy przedstawiałem te dni wolne i widzimy, że w przyszłym roku na GPW będzie tyle samo dni, co w tym roku. Układ kalendarza sprawia, że większość dni wolnych to poniedziałek lub piątek. Jak widzimy, GPW zaplanowała na 2021 10 dni bez sesji, tyle samo co w tym roku i o 3 dni mniej niż w roku ubiegłym, a tu masz oczywiście wymienione te dni, jeżeli chodzi o poszczególne, możesz sobie ewentualnie zatrzymać, spisać, bo w te dni nie będzie sesji.
Możesz sobie spokojnie w końcu odpocząć. I co lecimy dalej? Co się dzieje? Zasiłek dla bezrobotnych 1200 zł od 1 września 2020 roku. Sejm 4 czerwca 2020 roku uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom szkodnika i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Nowe przepisy podnoszą kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł. Bezrobotni, którym przysługuje prawo do zasiłku, będą otrzymywać wyższe świadczenia od 1 września 2020 roku. Jeżeli chcesz wiedzieć, komu przysługuje i jakie są szczegóły, to również Ci odsyłam do artykułu, ale już informacje masz. Liczba działalności gospodarczych jest wyższa niż na początku pandemii. Najgorsze za nami. I to jest już bardzo dobra informacja, bo być może przejdziemy przez tą całą sytuację, jak za czasu kryzysu 2007-2009, kiedy Polska no naprawdę sobie z tym bardzo dobrze poradziła. Polskie firmy najgorsze mają już za sobą trzy, tak przynajmniej wynika ze statystyk CEIDG, które wskazują, że obecna liczba aktywnych firm w Polsce wróciła do poziomu sprzed epidemii. Systematycznie spada liczba zawieszonych i likwidowanych firm. I oczywiście tutaj szczegóły, jeżeli chodzi o dane, to jest już bardzo pozytywna informacja. Niech oczywiście gospodarka się rozwija, a te właśnie wszystkie małe mikrofirmy napędzają nam całą koniunkturę i niech się wiedzie. Limity w bankomatach w ING, obcy klienci nie wypłacą jednorazowo więcej niż 500 zł. No to jest bardzo ciekawa sytuacja. Jakieś tu limity nam się już zaczynają. Pytanie. Wycofałeś już swoją gotówkę. Euronet ponownie wprowadził ograniczenia przy wypłacie z bankomatów. Jednorazowo można wypłacić nie więcej niż 1000 zł. Jak się okazuje, nie jest jedyny. W ING obcy klienci mogą wypłacić jednorazowo 500 zł. Bardzo ciekawa sytuacja. Warto to gdzieś zacząć drążyć, co tam się w ogóle dzieje i dlaczego tak jest. Lecimy dalej. Polski eksport ma nowego króla. Pod względem wartości eksportu centra usług przebiły producentów części motoryzacyjnych i mebli. Jej dynamika jest wyższa niż przyrost etatów. To jest też również bardzo pozytywna informacja płynąca od nas. No, myślę, że powoli, powoli zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. I teraz lecimy z kolejną informacją. No, to była bardzo istotna dzisiaj informacja, która się pojawiła za 15:09. I po takiej informacji pytanie: odpaliłeś wtedy oczywiście swój rachunek maklerski i zacząłeś shortować OTSW, czy też nie? Bo to jest właśnie taki news. To jest news tego typu, który otwiera właśnie przed Tobą takie możliwości. Od wtorku czasowe wstrzymanie wydobycia w 12 kopalniach. Oczywiście zobaczymy, czy był ten spadek, czy też nie, bo może jutro poszło w górę, jeszcze tego nie wiem. Od jutra wstrzymamy wydobycie. Wstrzymamy pracę w dwóch kopalniach. Jak widzimy, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. I tutaj mamy tą informację. Tutaj mamy OK. Wymienione wszystkie kopalnie. I tutaj to jest bardzo ciekawa informacja. 100% wynagrodzenia dla wszystkich górników za okres postojowego. Bardzo ciekawa informacja. Tym bardziej, że no, zwróć uwagę, że to jest ta grupa właśnie. No, górnicy w ogóle jako grupa no, są tak zwarci i zdeterminowani, że chyba taki postrach budzą w Warszawie, że jakby mieli tutaj przyjechać protestować i zadymić całą stolicę, no to zawsze mają przywilej. Jakby duch w narodzie był taki, że po prostu nikt nie boi się wyjść i domagać się swoich praw, no to tak jak górnicy, to by się utrzymywało dużo ciekawych rzeczy. Nawet jak biznesowo się nie kleją te kopalnie. No ale cóż. Lecimy. Mocne maj Oponeo. Kurs w górę. Można było to oczywiście przewidzieć, kto rozgrywa Oponeo sezonowo. Bardzo ciekawie to zawsze wygląda. I jak widzimy, tutaj mamy bardzo ładny wzrost. Zaraz oczywiście pewnie zobaczymy to na kursie. Mamy 8,5% z prawej, czyli oczywiście mamy poprawę wyników i tego wszystkiego, co się wiąże z tym pod kątem, jak widzimy, popatrz. Oponeo nieźle radzi sobie już wcześniej, choć sprzedaż opon do aut osobowych głównie przez szkodnika spada w pierwszym kwartale o 23% rok do roku. Oponeo poprawiło w tym okresie przychody o 4,8%. I tutaj mamy kolejną informację, że w sumie licząc od początku tego roku, przychody spółki są wyższe o 8% rok do roku. Pod koniec maja zarząd Oponeo poinformował, iż w związku ze wzrostem zakupów przez internet liczy na przekroczenie 1 miliard
zł przychodów i poprawę zysku netto w 2020 roku. Bardzo ciekawa informacja, pozytywna dla wszystkich akcjonariuszy tej spółki. Gratuluję, jeżeli oczywiście ją posiadasz. I to również jest bardzo istotna informacja, bo PKP Cargo również poszybowało dzisiaj w górę pięknie, ponad 9%. Zaraz to oczywiście zweryfikujemy. PKP Cargo chce wozić polską żywność do Chin. Widzieliśmy tą informację odnośnie tej zaostrzenia wojny handlowej między Stanami a właśnie Stanami, a Chinami, gdzie nawet mówiłem, że skoro oni chcą ograniczyć, no to może my byśmy się wpakowali. To by było dobry deal dla oczywiście przedsiębiorców z Polski. I popatrzmy, PKP Cargo planuje uruchomienie niebawem stałego połączenia z Chinami w związku z zainteresowaniem polskich producentów eksportem i tutaj kontenerami żywności, podało PKP Cargo. Bardzo dobry kierunek, niech się dzieje. Niech tak naprawdę nasze firmy na tym zarabiają, a ja już przechodzę oczywiście tradycyjnie do rynku światowego. Zobaczmy, z czym się dzisiaj mierzymy. Ropa wycofuje i panowie rozgrywają ten boksik, jak widzimy, w luce, czyli nie są w stanie jeszcze podejść. Bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście mamy odpadnięcie, no bo popatrz, jaki ruch mamy wzrostowy. Ta korekta jak najbardziej powinna mieć miejsce. Dopiero niepokój się pojawi, kiedy przełamiemy. No teraz już to w tym momencie będzie wsparcie. To zobaczymy, czy oczywiście to pęknie i czy jutro czasami nie będą mieć na tyle siły, albo ewentualnie w środę, chyba w środę, przypomnij mi, czy to rzeczywiście dobrze pamiętam, są zapasy zawsze podawane, jeżeli chodzi o ropę, to myślę, że mają czas do tego, żeby to oczywiście rozgrywać. Daksik, co tam ciekawego pokazuje? 12 815 punktów w tym momencie. Na razie sesja w niepewności, w zawieszeniu, ale popatrz, gdzie jest DAX. Popatrz, gdzie jest DAX. Ile jeszcze im brakuje? Jak niewiele im jeszcze brakuje do tego, żeby oczywiście dojść tutaj na szczyt. Bardzo ciekawa sytuacja. Potem mamy, co mamy? Mamy Stany. No i Stany dzisiaj, jak widzimy, cisną również do góry 3208. Pamiętajmy, że notowania cały czas trwają. Też bardzo niewiele im brakuje do szczytu. Jeżeli oglądałeś podsumowanie tutaj i przegląd spółek zagranicznych, to zawsze poświęcam czas na indeksy, trzy główne: Nasdaq, Dow Jones i S&P 500, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Jak oglądałeś, to na pewno wiesz i też o tym mówię i wyliczałem to, ile jeszcze im brakuje. Jak widzimy tutaj, popatrz, jak pięknie przebili panowie tutaj już szczyt. Mamy zejście korekcyjne potwierdzające. Zobaczymy, czy są w stanie zjechać niżej, czy też nie. Na razie sesja do 9815. No i zobaczymy, co panowie pokażą potem. Srebro dzisiaj rośnie 17 i prawie pół dolara za uncję. Jeżeli chodzi o złoto, to złoto również nam dzisiaj rośnie. 1689 dolarów za uncję po tej mocnej, w sumie jakby nie było, korekcie. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to dzisiaj frank się nam umacnia 4,09. Jeżeli chodzi o euro, no to euro umacniało się, chociaż już mamy wycofania. Sesja cały czas trwa. Zobaczymy, jak się skończy. 4,43 i dolar również nam dzisiaj tąpnie 3,91. Czyli tutaj złotówka akurat nam się umacnia. WIG 20 dzisiaj w zatrzymaniu, chociaż widzimy, że miał dzisiaj no dosyć konkretne zawahanie, bo i widzieliśmy go mocne zejście, ale już wyciągnięcie również i zaraz w szczegółach się temu przyjrzymy. Ale zanim do tego przejdę, to oczywiście rynek krypto zerknijmy. Ale zanim krypto, to zobaczmy, co tam w niemieckim rynku rządzi. Lufthansa. Jakież to zaskoczenie. Zobacz sobie na kurs Lufthansa. Pierwsze miejsce dzisiaj, jeżeli chodzi o DAX-a. I lecimy dalej. Co tutaj Ci mogę pokazać? I mogę Ci pokazać tak, indeks strachu 53, o czym to świadczy? Przechyla nam się coraz bardziej w stronę chciwości, czyli pewnie zobaczymy pozytywne. No oczywiście, na Bitcoin, jak widzimy, 9704 dolary za sztukę, rośnie 2%. W topowej dziesiątce nie mamy jakichś spektakularnych wybić, co oczywiście daje szansę na to, że kiedy to już nadejdzie, to mogą być one znaczne. Widzimy, że jeżeli chodzi o topową setkę, VAX wybił o 10%, potem BAT 8,19%, Blackstock 8%, VeChain 7,88%. Widzimy, że również nie mamy zbyt dynamicznych ruchów na topowej setce czołowych projektów na świecie. Zobaczmy na spadki. 14% Hedera Trade, potem mamy Loopring o 6,38, 5,58 Mainsafe Coin, Celsius 4,67, też spokojnie, czyli rynek cały czas na coś czeka, a jeżeli czeka, to masz czas przygotować sobie narzędzie, bo ja powtarzam, cały czas warto dywersyfikować swój portfel, nawet przeznaczając skromnie 1% swojego portfela właśnie na tą rewolucję cyfrową, aby w niej uczestniczyć. Tutaj masz BitBay, darmowe rachunki, darmowe giełdy, Binance. To są dwie podstawowe, które są absolutną podstawą, bo tutaj wpłacasz gotówki, kupujesz krypto, a to krypto przelewasz sobie na Binance i masz okno na cały świat. I w ten sposób możesz sobie działać spokojnie, jeszcze zdążysz się wyrobić nad tym, co może przyjść, jeżeli chodzi o ten rynek krypto właśnie. I lecimy teraz oczywiście tradycyjnie
z programami produkcyjnymi, listą YouTube'ową i hitami New Connectu. Ciasteczka. No ciasteczka znów nam tutaj kręcą ostro. 7% do góry, Format 4,8. Potem mamy Milky Land, 2% do góry, a na minusie mamy Delco, 5,5. No, czekolada nam się nie ruszyła, a mieliśmy ostatnio po PKC zlecenia puszczone. Pamapol 1,8. I jak widzimy tutaj na minusie jeszcze Giel Kosmet i Wawel. Lider obrotu na tym zestawieniu to PCC Exol 930 tysięcy czy Delco 570. Na liście YouTube'a FON dzisiaj 19% do góry, Enter 3,75, Cellinus 1,8, a na minusie mamy najmocniej IDMSA, obrywa prawie 9%, GTC 6,5, prawie Braster 5,5. Jeżeli chodzi o kolejne, to pod względem obrotów Enter, Bańkę 300, Bańkę 100, Rainbow, Trakcja 900 tysięcy. I to są największe obroty, a lista, która będzie zamykana w piątek, zobaczmy, to są hity New Connectu na ten tydzień. Jeżeli chcesz coś tutaj dodać na nowy już ten obecny tydzień, bo to jest drugi tydzień, czyli to będziemy zamykać w piątek, to oczywiście pisz w komentarzu, będę to dodawał. Simfabrik 36%, już kosztuje 70 zł, to jest jakiś kosmos. Śląskie, przepięknie, 33%, Premium 25%, Telgam 6%, Astro 6%, Aquatech traci 3%, Luke traci 3%, Ekopark bez zmian. Tak więc hity dzisiaj grubo. Kto miał na przykład te trzy spółki w portfelu, no to już ma grubo, prawie stówę. Pięknie. I lecimy dalej. Pogromce. Co tam na pogromcach słychać ciekawego? Biomet Lublin. No Biomet się obudził w końcu. 9% do góry. Mercator 7,3%. Inogin 7%. Medcam piąteczkę, czyli widzimy wzrosty. Blirt 11 na minusie. Datalog 4,8. Neuka 2,7. Liderzy obrotu dziś to Biomet Lublin 13, prawie pół bańki. Mercator 8,800. 2,700. Inogin i pozostałe, tak jak widzisz, spółki dywidendowe. No mam nadzieję, że oglądałeś materiał. Zawsze raz w miesiącu na początku robię materiał poświęcony dywidendzie. Tutaj go masz. Mam nadzieję, że widziałeś. Oczywiście aktualizuję dla Ciebie na bieżąco informacje płynące o dywidendach, na jak inwestować, komu w zakładce dywidenda. Tutaj znajdziesz wszystko, co się właśnie z tym wiąże. I tutaj Cię zapraszam i tutaj Cię oczywiście zachęcam do zapoznawania się z tym. A tutaj, jak już oglądałeś materiał, wiesz, dlaczego tworzymy tą listę i dlaczego ją oglądamy. Oponęło ostatecznie po tych informacjach 12 ponad procent do góry. Pięknie. Mercator 7, Mobruk 6, 7, Projekt Przem 6,5, Geotrans 4%, bardzo ładnie, i to są czołowe dzisiaj rozgrzewane spółki dywidendowe, a na minusie, co nam najmocniej oberwało, Delco 5,5, jeżeli chodzi o kolejną, Playway 4,2, Budimex 4,2, Kasper 3,76, liderzy obrotu dziś to oczywiście będzie Orlen 117 milionów, PGNiG 30, Lotos 21, 13 cyfrowy i Play 12. Jeżeli chodzi o po odcięciu, mamy PC Exol 2% do góry, na minusie MW Trade 2,8, a tutaj już kolejne spółki to Mobruk, który drożeje 6,7%, czy Interaut 4,49, a na minusie mamy tutaj TS Games 5,62, 5,3 APS Energy. Jeżeli chodzi o teraz gaming, zobaczmy, co ciekawego. Oczywiście przegląd gamingowy się pokazał w niedzielę. Jak widziałeś, no to pewnie już wiesz, co po niektórych spółkach się wydarzy. Popatrzmy, co tutaj się dzieje na Alliansie. Allianz, który jest po prostu teraz mega zdołowany, jest numerem jeden, jeżeli chodzi o totalną zwałę na tej spółce. Popuszczone zlecenia po PKC. I co to za jakiś kosmiczny wystrzał? Ciekawe. Simfabrik za to liderem absolutnym 36%. Widzimy odwrót z dużych spółek i napływ w inne, tak więc to też jest dosyć ciekawa sytuacja. Falcon 26 też pięknie urósł, Setanta 21, Foreveren 13, no historyczne poziomy się rysują na naszych oczach, co nawet po niektórych spółkach pięknie to wygląda. Zerknijmy niżej, co tutaj się ciekawego dzieje, co jest dzisiaj najmocniej wyprzedawane na tym rynku, żebyśmy tutaj mogli sobie zobaczyć, jeżeli chodzi o to. Chyba mi wszystko obejmuje. Tak. To mamy naszego debiutanta w tym zestawieniu, czyli BLK 8,7 na minusie, Redzik 6,8, TS Games 5,6, Juju 5,14, CD Projekt nawet obrywa dzisiaj piąteczkę, Carbon piąteczkę. Ciekawe, czy chcą go schłodzić przed tym, że będą go pompować pod Cyberpunka. No, ciekawy jestem. I właśnie liderem jest CD Projekt. 174 miliony dzisiaj się przewaliło na tej spółce. Dosyć konkretny spadek. TS Games 26 milionów, 17 Simfabrik, Playway 12. I popatrzmy, to są te główne duże spółki, które no najmocniej były wygrzewane i teraz również są tutaj w silnych korektach. Zobaczymy, dokąd one oczywiście potrwają. Jeżeli chodzi o sam indeks, jeżeli ktoś rozgrywał dzisiaj kontrakt, no to shorty były w grze. 4,37% na minusie dały zarobić, 28 367 punktów. No a co tam na bankach? No banki, może nie są wszystkie w zieleni, jak wrzucałem na Twittera dzisiaj info,
ale utrzymały i to znaczne poziomy, szczególnie Bosch, miło zaskakuje, 14 grubych procent do przodu, pięknie, ING piąteczka do przodu, UniCredit 4, 4 Pekao S.A., mBank 4, no tutaj co to mamy na minusie? Mamy całą stajnię Getinu na minusie, jako jedyna najsłabsza, no i BNP jeszcze 0,36 na minusie, liderzy obrotu to dzisiaj Pekao BP, prawie 200 baniek, Pekao S.A. 168, 38 Allegro i Santander, ponad 30 Millennium. Bardzo ciekawa sytuacja. Poniedziałek zobaczymy oczywiście, czy banki będą wygrzewane do końca tygodnia. Możesz dać znać w komentarzu, jak ty uważasz. Zresztą poświęciłem tradycyjnie sobotnie nagranie właśnie na to, żebyśmy w szczegółach zerknęli sobie na wszystkie banki. I jeżeli chodzi o sam dzisiaj wynik indeksu, to prawie 4% do przodu, 4560 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, to tak widzimy tutaj 6% do góry na Fotonie, 4,49 Inter Out, 0,1 Cybaton, 2,5% do przodu, a na minusie mamy LQ 5,4%, Termo czwóreczkę z przodu, Biomas 3,39, liderzy obrotu to Columbus, prawie Bańkę 300, Bańkę ponad TEP. Jeżeli chodzi teraz o indeksy, zerknijmy WIG Leki. No dzisiaj kosmicznie WIG Leki do przodu, zaraz pewnie to zobaczymy w szczegółach. 7,5%, no to nie są przelewki. WIG Banki prawie 4, New Connect też pięknie, no to będziemy dzisiaj widzieć rekordzistów. MSFIN 2,6. Zobaczmy, czy jest coś z głównych indeksów. SWIG 80, 13103 punkty, 15 setnych na plusie. I zerknijmy niżej, co nas tutaj spotka i co nas tutaj czeka. Widzimy, Games jest liderem spadków. 4,3 na minusie, Moto 2,5, budownictwo 1,7 i szukajmy głównych indeksów. MWIG 40, 24 setne na minusie, 3598 punktów i WIG 20 oberwał 7 setnych na minusie, 1841 punktów. Że zerknijmy sobie w szczegółach na właśnie WIG 20. Co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Popatrzmy i widzimy tak, Pekao S.A. liderem dzisiejszych wzrostów na WIG-u 20, no o czymś to świadczy, zresztą popatrz, czołówka, do kogo się należy? Same cztery banki. Pięknie, 4,7, 4% mBank, Pekao BP, 3,8, 3,8 Santander, no to banki pokazują nam siłę. W bardzo kluczowych momentach był, jak oglądałeś podsumowanie, to wiesz, o czym mówię. JSW za to oberwało, czyli szorcik jak najbardziej po tej informacji był w grze, dający, no, na lewarze, grubo, grubo. CD Projekt 5% na minusie, CCC 2,5, 2, 3 Orange. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj liderem w WIG-u 20 jest Pekao BP ponad 196 milionów, CD Projekt 174, Pekao S.A. 168 i PKN Orlen 117 milionów. Lecimy teraz z MWIG-iem 40. Zobaczmy, jak tam średnie spółeczki sobie dzisiaj poradziły. Co ciekawego się dzieje? Mabion. No Mabion, pięknie, pięknie. Gratuluję wszystkim posiadaczom. Wiem, że wśród widzów są posiadacze Mabionu. Przepiękny wystrzał, 25%. PKP Cargo 7,9, ING 5,20, Eurocash 3,2. No to gratuluję, bo naprawdę wiem, że mamy posiadaczy. Kawał dobrej roboty. Fajnie, że tak się to wszystko potoczyło. GTC na minusie 6,4, TS Games 5,6, Forte 4,3, Famur 4,38, 4,29, Playway. I jeżeli chodzi o obroty, no to popatrzmy. Millennium 32 banki, TS Games 26, Kruk 16, 15, PKP Cargo 12, Play, Amres 12, 11 milionów Mabion i to są liderzy dzisiejszego obrotu. I zerknijmy sobie na SWIG 80. Co tam ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o SWIG 80. Boś pięknie, 14,2% do przodu, Oponeo 12%, MLP Grupa 8,7%, Mercator 7,3%, 5,2% PKBex, to są ci liderzy dzisiejszego wzrostu. I popatrzmy, przewijam, pamiętaj zawsze na spokojnie sobie zatrzymaj, przepatrz te istotne informacje, żebyś mógł sobie przeanalizować, być może nad czym się zastanawiasz, może masz coś w portfelu, warto zerknąć. Datawalk 4,8, 4,6 i na mCompany Polimex 4 na minusie, 4 również ATEM Grupa Kogeneracja, to są liderzy dzisiejszych spadków, a jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj liderem jest Mercator 8800, Rafako 3600, Boś Bańkę 600, Bańkę 600, Datawalk, Polimex również ponad 1,5 bańki, Bańkę 400, Unimot to są liderzy dzisiejszego obrotu, jeszcze kilka spółek ponad bańkę, takich jak Enter CA Games, Rainbow, ULT Games, Wielton i to są ci liderzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze właśnie rozegranie SWIG 80. I coś dla wilków z GPW, czyli ulubione spółki z New Connectu.
No popatrzmy, APS 72% do weryfikacji oczywiście, ale za to CC Tools przepięknie potwierdzone, 45% do góry. No SimFabric, no to wiadomo, mistrz swojej klasy. Ciekawy jestem, czy dobiją do 100, jak myślisz? Daj znać w komentarzu. Potem mamy Śląskie 33, czy też kolejną spółkę 34. Tutaj mamy kolejne, popatrz jakie to są piękne, dwucyfrowe wzrosty, popatrzmy na obroty. Premium również 25, tu obroty. CWA 19, gdzie są jeszcze obroty? Forever 13, co nam się rzuca w oczy? JR Holding 11. No pięknie to wygląda, pięknie. Gratulacje wszystkim, którzy się rozgrywają aktywnie New Connect. Pamiętaj, że na New Connectie to właśnie inwestorzy indywidualnie rozdają karty i oni tutaj rządzą. A pamiętaj również o ryzyku, no bo to nie jest tak różowo, że tak wszystko puchnie w nieskończoność, bo również to puchnięcie kiedyś się kończy i kończy się zrzutą. I jak widzimy, tutaj grupa minus 30% na minusie. Potem mamy kolejną spółkę minus 29, 19 na Apollo, czy też na Suntechu dzisiaj 17, szukajmy obrotów. Inventio 16, tutaj mamy również jakieś obroty. DR Finance 12, tutaj mamy Blirt 11, czy na przykład Quarticon 9,48. No, zawsze piękno giełdy polega na tym, że no nie tylko mamy wzrosty, ale również i spadki. No a niestety nie wszystkie spółki da się shortować. Tak więc no trzeba niestety to przeboleć. Liderzy obrotu, zerknijmy sobie, kto tutaj dzisiaj rozgrzewał do czerwoności New Connect. SimFabric absolutnym liderem, 17 ponad milionów, 3700 Blueber, Forever 300, 2700 Creepy Jar, Inogen 2700, Bańkie 900 Śląskie, Bańkie 600 Jerry Holding i kolejne spółki powyżej miliona, jak widzisz, Invention, Columbus, Medcamp, Hemp, Softblue i Geotrans. I lecimy teraz z WIG-iem. Zobaczmy, co tutaj ciekawego na WIG-u się dzieje, na indeksie szerokiego rynku, żebyśmy zobaczyli wszystko w szczegółach, jak to wygląda. Popatrzmy, popatrzmy. Ja ci już odpalam i zaraz oczywiście statystyki. No pięknie, pięknie to wygląda, czołóweczka. No popatrz, jakich to czasów doczekaliśmy. No szkodnik zrobił robotę, jaką to robotę zrobił? Zmobilizował do tego, żeby nasza giełda w końcu eksplodowała pozytywnie, żeby się ta hossa rozkręciła i żeby dała w końcu zarabiać naprawdę codziennie kawał dobrych profitów swoim inwestorom. Transakcje 185 331 sztuk, a obroty dziś to 1 595 917 441 zł. Piękne, duże obroty nas w czerwcu przywitały i nadal są kontynuowane. Oby to się utrzymało. Pięknie. I widzimy tak, JA Invest potwierdzone 29,50, czyli piękny mamy wynik. Elko potwierdzone 27,60. Mabion, no, liderem, aż go chyba wrzucę, 25,3. Jeżeli chodzi o Mabiona, 21 Setanta, oczywiście na screena, na miniaturkę, na YouTube'a go wrzucę. Fonet 19, Plaza Center 17, Boś 14, Rank Progress 13, Provident 12, 12 XTPL 12, Oponeo, Energo Instant, widzimy 10, no po prostu, no czegoś chcesz więcej, czego? Popatrzmy, pięknie, pięknie. Daj znać, czy też jesteś zadowolony z dzisiejszej sesji. Czy jesteś w zieleni, czy jesteś jednak po stronie czerwieni, no bo też mogą Cię to dotknąć i to nie jest nic, co by się nie było normalnym na giełdzie. JSW, no to wiadomo, 9,18 na minusie, IDMSA 8,9 na minusie, Bumech 8,18, potem mamy PEM Manager 9,77, Efekt 7,5, GTC 6,4, no i pozostałe Ci przewijam, popatrzmy na obroty, TS Games 5,6, tutaj mamy CD Projekt na piąteczkę, tutaj mamy DataWalk 4,8, tutaj mamy Polimexa 4,4, no 4,9 Playway, od razu nam się to wszystko rzuca w oczy po oczywiście obrotach i jeszcze oczywiście na koniec garść informacji, które dla Ciebie zawsze przygotuję, na info sobie znajdziesz, ja tutaj Ci je wklejam, czyli to, co jutro pewnie płynie na rynek z informacji, widzimy, że pierwszy dzień notowań bez dywidendy i jest na Dekorze i na Wadex. To są te informacje. Mamy również publikacje z 2019 roku. Pierwsze raporty z tego roku przez kilka spółek, no i trochę walnych. Tak więc, jeżeli Cię interesuje to, no to jutro również będziemy mieć odnośnie podziału zysków na kilku spółkach informacje, czyli już nam się arkusz dywidendowy zmieni i będę go musiał zaktualizować, czyli to wszystko jutro nas napłynie. No i oczywiście śledź informacje, bo informacja jest bardzo ważna i jest podstawą, jeżeli inwestujesz aktywnie, szczególnie na rynku, no bo chyba, że inwestujesz, po prostu kupujesz akcje i zapominasz i budzisz się po paru latach i patrzysz dopiero, co tam się stało, no to tak Ciebie to nie dotyczy. Jeżeli chodzi o śledzenie na bieżąco informacji, możesz skupić się na oglądaniu Netflixa.
To wszystko w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że rzeczywiście jesteś bardzo zadowolony po dzisiejszej sesji. Trzymam kciuki o to, żeby każdy kolejny dzień był coraz lepszy, żeby był wygrzewany i pod względem obrotów, i pod względem oczywiście koloru zielonego na naszym parkiecie, żeby portfele puchły w zastraszającym tempie. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, hej!